Cześć, w kolejnym dniu naszej wyprawy. Tym razem Wietnam Środkowy, Dolina Mai San. Mój głos jest cudny, ale to jest wynik klimy. Klimy w samolocie, klimy w busie, klimy w hotelu, niestety. Jesteśmy na terenie parku archeologicznego świątyń hinduistycznych Mai San. Miejsce to powstawało pomiędzy IV a XIII wiekiem. Zbudowali je królowie Champa. Po tym czasie, kiedy królestwo Champa zaczęło podupadać, miejsce zarosła dżungla. Kolejny punkt w historii to jest rok 1900 mniej więcej, kiedy zainteresowali się tym Francuzi, zaczęli tutaj prowadzić swoje prace archeologiczne. Kolejny punkt, wojna wietnamsko-amerykańska. Tutaj stacjonowały wojska Wietkongu, a co za tym idzie, Amerykanie prowadzili z nimi walki i w jednym z nalotów dywanowych niestety to miejsce uległo ogromnym zniszczeniom. Potem kolejny punkt to jest rok 1981, kiedy to Kazimierz Kwiatkowski z pracownikami Polskiej Katedry Konserwacji Zabytków z Lublina podjął się konserwacji tego miejsca. I to w dużej mierze dzięki niemu to miejsce wygląda teraz właśnie tak, natomiast potem zostało wpisane ono na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mai San to nie tylko świątynie Chamów. Możemy tam znaleźć również leje po bombach z czasu wojny amerykańsko-wietnamskiej. Bilet do kompleksu to koszt 150 tysięcy dongów, to jest $6. Kupujemy bilet w kasie, z kasy możemy wziąć melek, z której jest w cenie biletu. Melek podwozi nas 2 km do terenu świątyni. Oczywiście można pójść piechotą, natomiast ta droga nie jest specjalnie ciekawa, to jest po prostu wybetonowana droga wśród lasu. Jeśli ktoś chciałby się ubrać na jakąś okazję, powinien wpaść do Hoi An. Jest to miasto rzemieślników. Można tu sobie uszyć garnitur, uszyć sukienkę, zrobić buty, a po tym całym zamieszaniu z tymi przymiarkami powinno się wpaść do spa. Spa jest tutaj na każdym kroku. Wygląda kuchnia wietnamska w Hoi An.
Pan właśnie wyciąga spring rollsy, czyli saigonki, robi je od ręki, są świeżutkie, a tam na tej drugiej patelni smażą się kluski z kurczakiem. Takie kluski z kurczakiem to jest koszt 60 tysięcy dongów, czyli powiedzmy 2,20 dolara. Saigonki kosztują tyle samo. Co jest, co to jest? Jeszcze nie wiem, ale poczekajmy, zobaczymy. Chciałam wam pokazać jeszcze potrawę specyficzną dla tego regionu. To się nazywa khao lau. To jest świnka z kluskami i z taką skwarką. Koszt takiego dania to również 60 tysięcy dongów, czyli 2,20 dolara. Jak to pani ładnie nazywała? Ban seo, czyli naleśniki z mąki ryżowej. W środku mamy kiełki chyba fasoli mung. Zaraz zobaczymy. Tak. I oczywiście mięsko z kurczaka. I to, co im się bardzo podoba, oni podają to z górą świeżych warzyw. Mięty, kolendry, sałaty i oczywiście z miseczką przypraw. Wszystko można sobie doprawiać. Smacznego? Super. Na tym kończy się nasz pobyt w mieście Hoi An. Jesteśmy właśnie na starówce przy moście japońskim. Warto pamiętać, że te domki kupieckie, domki rzemieślnicze istnieją w dużej mierze dzięki Kazikowi. To dzięki jego staraniom ta starówka nie została wyburzona i nie powstały tutaj nowoczesne blokowiska.